Państwa, przechodzimy do procedowania uchwały na druk nr 13. Bardzo proszę pana przewodniczącego Janusza Wiesława o przedstawienie uchwały. Druk nr 13 dotyczy ustanowienia daty preloterium dla rządu. Opiniuje się pozytywnie ustanowienie prawa twojego zarządu na zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 193 przez kwietu powierzchni 1,365 hektara obręb 64 jednostka ewidencyjna Nowa Huta stanowiącej własność miasta Krakowa, miasto na prawach powierzchni na rzecz gimnazjum nr 50 w Krakowie przeznaczenie na działalność statutową. Uzasadnienie. Decyzją prezydenta miasta Krakowa wygaszono prawo twojego zarządu na rzecz gimnazjum nr 50 gminy Józefa na nieruchomości położonej w osiedlu 13. Obecnie jednostką faktycznie użytkującą nieruchomość położoną przy ulicy Bulwarowej 33 jest gimnazjum nr 50. Myśmy Państwo radni przypomnieli sobie procedowali sam fakt zastąpienia siedziby gimnazjum na osiedlu Zgody na rzecz szkoły aspirantów pożarnictwa. Szkoła miała wyznaczony nowy obiekt po byłej szkole odzieżowej, coś takiego, odzieżowa była. Został przeprowadzony z mojej informacji remont tych pomieszczeń. Zgodnie z obiekcją przekazano te obiekty w gimnazjum i ewentualnie my mamy tylko jeszcze kletnąć ewidentnie sprawę związaną z samotą przeprowadzką, żeby to prawo zarządu nieruchomości przypadało do szkoły. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, głosowaliśmy, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, wniosek związany z przeniesieniem tej szkoły na ulicę Bulwarową, to jest teren dzielnicy 17. Również w tym momencie kończymy, przepraszam, 16. W tym momencie kończymy procedurę związaną z nadaniem trwałego zarządu dla tej jednostki na ulicy Bulwarowej. Skąd to ustanowienie tego trwałego zarządu jest procedowane przez nas, przez naszą radę, aby dokończyć procedurę. W tym momencie również chciałbym powiedzieć, że proszę Państwa, środki finansowe, które myśmy przyznali na to gimnazjum w tym roku, w wysokości określonej w środkach powierzonych i środkach priorytetowych, także zostały spożytkowane już na szkołę na terenie dzielnicy nr 17, ponieważ było to dokończenie procedury, przepraszam, 16, było to dokończenie procedury związanej z zagospodarowaniem tego obiektu i przyjęciem tego obiektu do normalnego funkcjonowania. Więc tutaj, proszę Państwa, także środki finansowe tam przekazaliśmy odnośnie tejże szkoły. To tyle kwestii wyjaśnienia. Powiem, że były tutaj pewne wątpliwości dotyczące tego, czy powinniśmy się zajmować tą szkołą, czy też nie powinniśmy się zajmować. To jest dokończenie procedury już na 2013 rok. Środki finansowe będą wskazywane przez dzielnicę 16 dla tego gimnazjum. Proszę Państwa, bardzo proszę. Jaki głos w dyskusji ktoś z Państwa chciałby zabrać? Pan Maranda? To uzasadnienie i wybór Pana Przewodniczącego jest pokrętny, bo my procedujemy nie szkołę i przeniesienie szkoły, czy przyznawanie środków, tylko procedujemy w tej uchwale przyznanie działki w zarząd i terenu, ziemi. I tą sprawę na komisji tu wyłapał kolega Czesław Rosiek, ktoś to nam tak naprawdę niechcący to się tak stało. Nie? No i przypadkowo, no ale tak było, nie? I tu ciekawa rzecz była, bo jak się zapytałem, mówię, no to proszę wpisać, bo chciałem, żeby to odesłać, no żeby zarząd zasięgnął opinię mieście prawną, czy myśmy powinni taką uchwałę procedować, bo to dotyczy przyznanie w zarząd działki, a nie na naszym terenie. No i wystarczyłoby zapytać, żeby opinia prawna w tej sprawie była. No, sprawa jest tak trywialna, że no wiadomo, że trzeba to komuś dać w zarząd i pewnie ta szkoła musi być, nie? Tylko chodzi o sprawę formalną, nie?
I tu takie tłumaczenie, że im tam pieniądze dawali, możemy przyznać szkole w innej dzielnicy pieniądze, gdzie mieć taki jest, szkoła jest gminna i ucieszy się i tu wszystko. Tylko akurat tutaj jest, dotyczy działki ziemi, które nie jest na naszym terenie. I w związku z czym kolega wiceprzewodniczący miał pisać, bo tak oświadczył na komisji, że to jest nasza działka, należy do dzielnicy 18. Nie? No, ale jak się okazało po głosowaniu, no to się zreflektował, że no jak to już, ja nie żeby pisał to protokół, no to już nie pisał, tak pokrętnie. Pisał, ale nie tak jak mówiłeś. W każdym razie ja składam wniosek formalny. Niech się zarząd zastanowi, bo nie wiem, czy pozostali członkowie zarządu nie podzielą mojej opinii, żeby wysłać i zapytać po prostu w urzędzie, czy my powinni taką uchwałę procedować. Bo to nie ma znaczenia żadnego, a także wniosek dotyczy odesłania do projektodawcy celem zasięgnięcia opinii. Dziękuję bardzo. To jest sprawa jasna na przyszłość, jak takie rzeczy się będą działy. Ja dziękuję bardzo, ale chciałbym zauważyć, że widzę pewne luki w rozumowaniu pana radnego, ponieważ dzielnica nie może jako organ przekazywać środków finansowych na inne jednostki szkolne, ponieważ te jednostki szkolne, na które my możemy przekazywać środki powierzone, mogą tylko i wyłącznie mieścić się na terenie dzielnicy 18. Tu była wyjątkowa sytuacja związana z przeniesieniem tejże szkoły, stąd zgodnie z przyjętą procedurą związaną z tym właśnie przeniesieniem my przekazaliśmy środki i wyraziliśmy zgodę na to, żeby one były wykorzystane w tej szkole jako gimnazjum nr 50 i również podobnie robimy w zakresie zakończenia procedury dotyczącej tego, że jest ustalony trwały zarząd dla tego gimnazjum nr 50. Jest to tak przyjęta procedura w tym zakresie. Ja powiem tak, robiliśmy to bardzo, ta procedura została przyjęta odnośnie przeniesienia tej szkoły. Środki powierzone, które panie radne trafiają do naszej dzielnicy, są przeznaczone tylko i wyłącznie na wskazane jednostki oświatowe funkcjonujące na terenie naszej dzielnicy. Jeżeli chodzi o środki priorytetowe, to też te środki powinny mieścić się na jednostek, które są u nas. Dziś w tym momencie procedujemy środki powierzone, które zostały przekazane tejże szkole. Więc dlatego, tak jak mówię, ale to pan radny powiedział przed chwileczką, że nie możemy tego zrobić, ponieważ to nie jest nasza dzielnica, ale również powiedział, że pieniądze to możemy przekazać. Dlatego ja staram się prostować to, co pan radny powiedział w tym zakresie, że nie możemy w zakresie środków powierzonych przekazać szkołom, które nie funkcjonują na terenie naszej dzielnicy, a jednak te środki przekazaliśmy. Ale wcześniej, jeszcze jak była szkoła na naszym... Nie. Środki zostały wykorzystane w budynku na ulicy Bulwarowej, a nie w budynku na osiedlu Zgody 7. Panie radny, nic nie zostało ze środków powierzonych, które my przekazaliśmy na tą szkołę, wykorzystane w zakresie budynku na osiedlu Zgody 7. To sobie pan zaprzecza teraz. Nie zaprzecza. W dzielnicy szkoła pan przekazał. Bo tu wyjątkowo tak zostało to zrobione, żeby nie pozbawiać tej szkoły pieniędzy. Po prostu. Bo w tym roku ta szkoła by była bez środków finansowych. Całkowicie. Panie radny. Całkowicie byłaby bez środków finansowych. Ale oczywiście wniosek jest przedstawiony. Będziemy ten wniosek głosować jak najbardziej. Bo to jest wniosek formalny, który pan radny przedstawił. Czy ktoś z państwa jeszcze radny chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Nie widzę, dziękuję. Proszę państwa, w takim wypadku przedstawiam pod głosowanie wniosek formalny o odesłanie do wnioskodawcy projektu uchwały na druku nr 13. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję uprzejmie. Kto z państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że wniosek został oddalony przez radę. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania uchwały na drugą.
13. Kto z Państwa Rady jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa Rady jest przeciw, dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa Rady się wstrzymał, dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę. Bardzo proszę Pani Radna. Może za szybki ten tryb tutaj głosowania, prawda? Pan Radny nie zdążył ręki podnieść, chyba że Pan zauważył. Ale czy to jest wotum separatum do tejże uchwały Pani Radna? Bardzo proszę, proszę zapisać wotum separatum do uchwały Pani Radnej Kapela. Czyli tryb głosowania był za szybki. Taki wykrał. Potwierdziła, że to wotum separatum było uchwalone. Przepraszam bardzo. Czy mamy otworzyć nagranie z kasety? Szanowni Państwo. Przepraszam bardzo, Pani Radna potwierdziła, czy mamy to otworzyć. Pani Radna zażądała tego, żeby nie przyjęła. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę nr 13.